Rząd oficjalnie wycofuje się z zerowego VAT-u na żywność. Obniżona stawka obowiązuje do końca marca. Zerową stawkę VAT na żywność wprowadził rząd PiSu. Zaproponował jej przedłużenie w pierwszym kwartale tego roku, choć jednocześnie chciał uregulować obniżkę ustawą. Politycy partii utracili już jednak większość, a od kilku miesięcy są już w opozycji. Decyzję o tym, co dalej z zerowym VAT-em podejmował rząd koalicyjny. Premier nie rekomendował przedłużenia obniżki, co dziś już oficjalnie potwierdził resort finansów. Odejście od zerowej stawki oznacza, że wróci 5% VAT, co wpłynie też na ceny żywności, a co za tym idzie na inflację. To by oznaczało podwyższenie poziomu inflacji o jakieś 0,9%. Procentowego, według nas. Na wskaźnik inflacji według analityków Narodowego Banku Polskiego tylko nieznacznie wpływa na razie wojna cenowa pomiędzy dużymi sieciami handlowymi. Niewykluczone, że dołączą do niej kolejne sklepy, co będzie działało na korzyść konsumenta. Sieci handlowe natrafiły na barierę w postaci obniżonego popytu. Nam się wydaje, że ten efekt na razie nie jest bardzo silny, i pytanie jest takie: na ile on jest jeszcze łapany przez GUS? Bo GUS oczywiście prowadzi swoje badania ankietowe cen w całej Polsce, w bardzo różnych sklepach, nie tylko w tych, w tych dwóch dyskontach. Wydaje nam się, że jak dotychczas ten wpływ wojny cenowej na CPI to jest dziś 0,1, maksymalnie 0,2. Powrót pięcioprocentowej stawki w przypadku produktów, jakie do tej pory były objęte zerowym VAT-em. Zwiększy wpływy do budżetu państwa. Teraz budżet na 2024 rok charakteryzuje się większym deficytem niż w latach poprzednich. Zerową stawką VAT objęte były podstawowe produkty spożywcze: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż.